I znów Szymon Niemczyk w Czechowicach-Dziedzicach, ale nim o tym wątku i o dzisiejszym spotkaniu z czwartoligowcem, wspomnijmy jeszcze o sobotniej grze drugiego zespołu rekordu, grze sparingowej z rezerwami MRKS-u. To wynik znamy, tak? 5-2 się zakończyło spotkanie. No już cyklicznie gramy z dwójką Czechowic. Wcześniej graliśmy z nimi w lidze, w A-klasie. Teraz umawiamy się systematycznie na sparingi. I wygląda to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, wydaje mi się, że lepiej. Wygrana 5-1 nad czwartoligowcem z Czechowic Dziedzic to dobry prognostyk na dalszą część przygotowań. Na pewno tak. Szczególnie do 70 minuty. Mecz był bardzo wyrównany, fajne tempo, składne akcje, dwie drużyny dawały z siebie, można powiedzieć, wszystko. Później coś się wydarzyło w szeregach Czechowic, nie wiem jak pracowali w tym tygodniu, natomiast wyraźnie stanęli fizycznie, też zrobili dużo więcej zmian niż my, więc wydawać by się mogło, że to my powinniśmy gdzieś tam szybciej stracić siły, a stało się odwrotnie i pokaraliśmy ich w ostatnich minutach tymi dwoma bramkami, a mogło być i więcej. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o ofensywę, sporo fajnych akcentów, sporo ciekawej, urozmaiconej gry, natomiast w grze defensywnej, niekoniecznie defensywy, jako takiej, jeszcze to i owo do poprawy jest. Na pewno też trener Jaroszek zmienił ustawienie na ten mecz, ćwiczyliśmy je w tym tygodniu, więc to jest trochę świeży temat, na pewno wymaga doskonalenia, natomiast też można sobie szczerze powiedzieć, że tak w zasadzie 100% sytuacji jakichś bramkowych Czechowice nie miały zbyt wiele, poza kilkoma strzałami z dystansu, więc też czy dużo aż tak pracy miał Bartek Kucharski, to bym polemizował, natomiast no zawsze jest coś do poprawy. Ja tak uważam i zawsze należy iść szukać jakichś mankamentów, merytorycznej krytyki jakiejś i próbować poprawiać te rzeczy. Na koniec obozowego mikrocyklu poprzeczka sparingowa. Poprzeczka pójdzie znacznie wyżej, bo czeka lider trzeciej ligi grupy czwartej, Hutnik Kraków. Mierzyliśmy się z nimi w lecie i naprawdę duże wrażenie zrobiła na nas ta drużyna, mimo naszej bardzo wysokiej wygranej, bo z tego co pamiętam było 5-0, ale naprawdę w pierwszej połowie nic nie zapowiadało takiego wyniku i naprawdę to Hutnik prowadził grę. Także liczymy właśnie na bardzo dobry, mocny mecz, no i już takie fajne przetarcie przed naszymi zmaganiami. Przy mikrofonie i przed naszą kamerą Rekord TV, król asyst dzisiejszego spotkania, Mateusz Walczyk. Tak, no całe fragmenty gry, rzuty rożne, można powiedzieć jedna drugiego stopnia, druga bezpośrednio. No i z gry też następna, więc no nie będę skromny, dzisiaj fajnie, jeśli chodzi o ten aspekt, to jestem zadowolony, jak i pewnie wynik też cieszy. Po porannym treningu spędzonym w siłowni wyglądaliście całkiem żwawo na boisku w Czechowicach-Dziedzicach. No myślę, że posłużyło nam to trochę dłuższa rozgrzewka, trochę wiadomo, każdy się obawiał, jak to będzie po siłowni. Była to niewiadoma, tym bardziej, że w głowie było, że trzeba będzie 90 minut biegać, ale myślę, że każdy miał chęci na takim boisku zagrać, myślę, z dobrym przeciwnikiem i boisko właśnie, tak jak powiedziałem, daje powody ku temu, żeby zagrać fajną piłkę.